Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy zadanie z dalekiego Ofiru, które rozpoczęliśmy w poprzednim odcinku, a ja przez przypadek prawie przywaliłam płotce z całej siły. Cóż to sterowanko. Ogólnie myli mi się bardzo, bo aktualnie przechodzę sobie Alexa 2 po raz drugi i tam troszeczkę to sterowanie jednak jest inne. I później, Jezu, tak to się właśnie kończy, że nie umiem używać ekwipunku. Widzę, że tutaj mamy bandytów. I są to właśnie czerwoni rycerze, czyli rycerze tak naprawdę zakonu płonącej czerwonej róży, czy tam płonącej róży. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Może byśmy jakiegoś ardzika rzucili na przykład. Dobra, w sumie fajnie to wychodzi. Sporo was tutaj w sumie jest. O, tego bym chciała wykończyć, ale troszeczkę za daleko stałam. Dobra, w sumie możemy go też... Może byśmy zmienili znak, na przykład na Axie. Ej, was jest nagle coraz więcej, czy mi się wydaje tylko? Może rzucimy jakiś ładny Erden na przykład? Zapraszam. Tego starczą zostawimy sobie na koniec. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Piękne wykończenie. I na ciebie by było najlepiej wziąć Arda albo Axie. Kurde, liczyłam, że będziemy mieli jakieś ładne ciosy kończące, a tutaj nie ma nic. W sumie... Może by tak wziąć Igni. Dobra, obronił to, więc troszeczkę do dupy. Dobra, zrobimy tak. No nie masz prawa tego wyłonić cały czas, gościu. Ej, to było zajebiste. No chodź, uderz mnie. Dobra, wiesz co? Do widzenia. Bardzo szybko mi się broń psuje. Nie wiem, czy zdążyliście to zauważyć, ale ja to strasznie zauważyłam, że po prostu jest tragedia. 40%. Powinno być ok i dorzucimy sobie jeszcze 15 może. O, jak najbardziej. Teraz będziemy mieli stówkę. Dobra, zbierzemy wszystko. Zapiski Fetta de Amina. Nasz zapas kwasu mrówkowego maleje z dnia na dzień. Co prawda mistrz Urlich wysłał braci na gościniec, ale trudno sobie również wyobrazić, żeby w najbliższych dniach przyjeżdżała im pod nosem karawana alchemików z beczkami pełnymi kwasu. Ergo musimy spróbować uzyskać go własnoręcznie, inaczej nici z dalszej produkcji Flistechu. Z moich doświadczeń wynika, że możemy otrzymać brakujący współczynnik w bardzo prosty sposób. Muszę jedynie namówić braciszków na kilka pszczelich ugryzień. Otrzymanie KM z pszczelego jadu jest niezmiernie wyczerpujące i postępuje zbyt wolno, by zaspokoić nasze potrzeby. Być może musimy zmienić sposób, a może by tak... Pospolita Urlika Dioika w zamkniętym kotle nad ogniskiem wywar skraplany frakcjami w drewniane kubki, któryś z tych kubków powinien zawierać kwaśną frakcję tam, gdzie będzie kwas mrówkowy. Bracia są już dobrze poirytowani, nie dość, że pogryzieni przez pszczoły, to jeszcze teraz będą zbierać pokrzywy. Okej.
Brzmiało to naprawdę ciekawie. Dobra, możemy w sumie schować tę broń. Już nam się raczej nie przyda. Teraz mamy jeszcze do przeszukania to miejsce. Jezu, nienawidzę tego sterowania. Nieprzetłumaczony schemat na buty i pamięta jakaś notatka. Urlich kazał przesłać wam jeden z tych zwędzonych schematów. Strasznie ciśnie, żeby jak najszybciej wykombinować, o co w nich chodzi. Nie wiem, czemu mu się tak spieszy, no ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. Dlatego jeśli uda ci się coś ustalić, to wpierw napisz do mnie i zastanowimy się, co dalej. Wkurwia mnie już ten koleś, sam nic nie robi, a do nas wyjeżdża z mordą. Pora dać mu nauczkę, robi. No dobra. I co? I wychodzi na to, że to już tutaj wszystko. No dobra, to do kolejnego miejsca będziemy pędzić. W sumie spoko. Dawaj, płytka. Dobra. No, zadanko takie, wiecie, troszeczkę słodko-gorzkie, no bo wiedzieliśmy dobrze, jacy byli rycerze płonącej róży w jedyneczce i to byli raczej dobrzy ludzie. Tylko właśnie ten Urlich był taki sobie. On był chyba bodajże właśnie przywódcą, czy coś takiego. To był Urlich? Nie pamiętam już w ogóle niczego. Ogólnie jedynkę tylko te rzeczy z gameplayów znam. Musimy ją sobie przejść na kanale, to może część tych rzeczy tutaj później pozaskakuje. Jakoś w głowie. Dobra, przed nami przedostatni obóz. Zamek Zucer. Tak przy okazji. I tutaj podejrzewam, że będzie dużo więcej tych przeciwników. Także może od razu jakiś Quen. O, już widzę, że jest ich tutaj od groma. Dobra, to musimy się jakoś przebić i zacznijmy od tego, że sobie zarzucimy jad wisielców. No, dawaj. Już zaczęli do mnie strzelać? Dobra, zastanawiam się, jaką taktykę mam obrać. Możemy ich w sumie popodpalać. Tam nawet jakieś zatrucie weszło. Zobaczę, czy oberwę jakoś bardzo. Nie wiem, ładnie rozpłataliśmy jednego. Dobra, bo tego starczą, to trzeba będzie trochę inaczej potraktować. Dobra, pięknie. Dobra, bo tam też strzelają do mnie z kuszy. I chyba dobrze by się było... O Boże, Geralt, co ty robisz? Właśnie do ciebie, nie? Ten młynek jest świetny. Chociaż muszę przyznać, że on się jakoś bardzo nie sprawdza na najwyższym poziomie trudności. Dlatego, że bardzo dużo obrażeń dostajemy, takich niepotrzebnych, można powiedzieć. Ładnie, ładnie. Obozowisko bandytów. No jakbym jeszcze nie zauważyła, gdzie jestem. W sumie nie ma was tutaj jakoś dużo, a przynajmniej nie sprawiają jakichś wielkich kłopotów. Może do Irden faktycznie ich damy sobie. Irden naprawdę fajnie działa. Gorzej, że ja zaraz chyba umrę. Właśnie, oni z kuszy dosyć solidnie do mnie prują. Dlatego poczekamy tutaj z tą jaskółeczką. Musimy troszeczkę
Delikatniej, no właśnie. Oni wszyscy z tej kuszy korzystają za srańce jedne. Wiecie, jak robimy młynek, to jest niezła szansa, że dostaniemy obrażenia od drugiej osoby. Dlatego... Dobra, ten umarł sam. Wiecie, chyba że naprawdę gdzieś z dystansu, bo z bliska, no raczej tamta osoba też dostanie. Dobra, i tutaj jeszcze zostało... Tu jeden do mnie ciskał z tej kuszy. Tu by się przydało może ardzik. No i młyneczek. Młyneczek jest po prostu zajebisty, nie? I tutaj jeszcze ktoś biegał. Gdzie jesteś, pacanie? A, to nie tam na górze przypadkiem? Tam się da w ogóle wejść na górę? Podejrzewam, że się da. Jasne, że się da. Gorzej, że ja się tutaj chyba zaklinowałam. Geralt? No, mamy chyba problem. Muszę wyjść stąd jakoś. Zajebiście po prostu. Jak do tego gościa się wchodzi normalnymi metodami? Ktoś coś wie? Chyba tędy. Jak to jest zrobione, to ja nie wiem. Tędy chyba wejdę. Tak. No, gościu. Dobra, może się nie obroni przed tym? Raczej nie. Jednak się obronił. Ale dobra. Mamy sprawę z głowy. Rozkazy dla Ernesta Golta. Do dowódcy zwiadu. Omijajcie trupią knieję. W tym lesie roi się od przerośniętych wilków, a z ziemi wydobywa się jakiś śmierdzący gaz. Poza tym nie dalej jak tydzień temu posłałem tam oddział naszych ludzi. Powiedziałem im, że mają zrobić rekonesans, ale to nieprawda. Rekonesans już dawno został przeprowadzony i wiem, że ta knieja to śmiertelna pułapka. Dlatego zebrałem największe zakały, których utrzymywanie kosztuje, a pożytku nie ma z nich żadnego i posłałem na pewną śmierć. Zapytasz, czy Duren jest winny temu, że jest durniem? Otóż ci krety nie mogą stanowić dla nas zagrożenia w przypadku bitwy. W czasie ostatniej potyczki z siepaczami Radowida dwóch takich idiotów w ferworze walki nie rozpoznało herbów na tarczach i rzuciło się na naszych ludzi. W sumie to zastanawiam się, czy te głąby w ogóle dotarły do lasu. M. Dobra, Geralt, schowaj obie te bronie. A my musimy przeszukać sobie tutaj tą bazę. Całkiem ciekawe miejsce. I tutaj widzę, że chyba było zejście do tego gościa takie normalne. A ja niepotrzebnie chodziłam jakimiś dziwnymi ścieżkami. Wiecie co, bardzo nie lubię takich kufrów, które wyglądają jakby były do otwarcia, a ostatecznie nie są. Okej, tutaj był ten gościu. A tu? Coś mi dali i zostawili, coś mi zostawili. Spodnie księżyca w Nowiu. To jest jakaś nowa zbroja chyba. No, sprawdźmy to. Tutaj rękawice i spodnie. Spodnie księżyca w Nowiu i rękawice księżyca w Nowiu. Ja chyba wiem, co to jest za zbroja. Tak gdzieś pira za oko pamiętam, o co chodziło z tą zbroją. I tą zbroję chyba możemy zobaczyć u pewnej osoby, której jeszcze nie spotkał Geralt tutaj w grze. Ale to będzie związane chyba z tym domem Borsodich. I tam chyba jeden z tych ludzi właśnie nosi tą zbroję. Tego księżyca w Nowiu. Dobra, mamy też ciałka do przeszukania. Tutaj za dużo rzeczy raczej nie będzie. Standardowo obóz bandytów. Wiesz, ja zawsze zbieram te pierdoły, bo w sumie dlaczego by nie.
Dobra, ten też nic nie miał. Trzeba będzie później też zrobić jakiś handelek, ale myślę, że to zrobię. Tak, zrobisz to poza odcinkiem, jak już masz przeciążenie. Dobra, wytrzymamy jakoś to. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest, bo te składniki typu temerska żytnia, alkahest, one nie mają żadnego obciążenia i to jest ten plus. A ja tak jak czułam, będę miała zaraz obciążenie, no i mam. Co prawda, mogę sobie założyć teraz, tutaj w postaci możemy z czegoś zrezygnować i sobie wrzucić umiejętność na udźwig. W sumie nie byłoby to chyba głupie. To było to. I zamiast czego byśmy dali? Może zamiast odwaru. Troszeczkę życia stracimy, ale przynajmniej będę mogła zanieść te wszystkie rzeczy sobie, a później posprzedawać. To w sumie też jest na plus. Jajko. Dobra, tam zaraz jeszcze te ciałka przeszukamy, tylko jeszcze tutaj bym chciała faktycznie w tym okręgu być, gdzie mamy coś do zrobienia. Będę miała co sprzedawać, ale kasa się też jeszcze przyda. Szczególnie, że widzieliśmy, ile kasy potrzebuje ten, jak on się nazywa, zaklinacz. W sumie sprawę zaklinacza też mamy do dokończenia. Tam jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia. Kolejny schemat. Mamy pancerz zakonników. No tu jest za dużo rzeczy, żebym tego nie zabrała. Na rękawice. Lowi, Robi przesłał ci schemat, zrobiliście jakieś postępy. Jak tylko uda wam się cokolwiek przetłumaczyć, jedno słowo choćby, to pisz bezpośrednio do mnie, bo Robi to jeszcze coś pokręci, nie dojda jeden. Siedzimy na żele złota, bracie. Trzeba tylko dojść, co na tych papierach jest nagryzmolone i mówię ci, nie będziemy się mogli od kupców odpędzić. Dlatego pomiechajcie póki co wypadków, siedźcie w obozie i główkujcie, aż coś wymyślicie, urlich. O, tutaj jeszcze coś do zebrania. Jezu, nienawidzę tego zbierania w tej grze. Tu jeszcze coś. Pamiętnik połykacza płomieni. To już żeśmy jakimś cudem czytali gdzieś. Dobra, to jeszcze przed obozem mi tutaj coś zostało i został nam ostatni obóz bandytów, który jest delikatnie oddalony od tego miejsca. Koszula. W sumie koszula się może jeszcze przydać do stworzenia jakiejś nowej zbroi. Schowaj tą broń. Zróbmy tak. Mapa świata. Ostatni obóz jest tutaj. Daleko od posiadłości Garin, tak żebyśmy tak zrobili, że byśmy się tepnęli może. To był ten drogowskaz? Tak. Przepraszam, a co tutaj robi Arachnomorf? Nie dajesz mi wyboru. Co tu robisz? No, żartujecie sobie? Widzicie, tam pluje? Patrzcie, no nie będzie mnie atakował z bliska, tylko. A wiesz co, weź się wal, bo nie mam czasu. Weź go dobij, bo. Co to miało być w ogóle, ja się pytam? To jakieś dziwactwo. Chciałam się tylko tepnąć. Dziwne bardzo. Dobra, zadanie mi oznaczysz? Tak, no to z posiadłości Garin. Pytanie, czy ona dalej sobie płonie, czy już nie? Zastanawiające w sumie. Pewnie już jakieś same zgliszcza tam zostały. Cześć, płotka. Widzę, że będziemy przez nią tak jakby przejeżdżać. Nie, nie będziemy przez nią przejeżdżać. A, ja już chyba wiem, gdzie my będziemy teraz jechać. Nie wiem, czy to wam pokazywałam na odcinku, czy nie, ale w jakimś momencie mi się zdarzyło,
że jak jechałam sobie tędy, to mi się odblokował tak jakby ten obóz bandytów, a jeżeli nie, to ja ich widziałam, więc wiem już, gdzie ten obóz jest. Także no, zaraz będziemy mieli to chyba z głowy. No, zaraz będzie tutaj, dokładnie. Tak, na razie mam nieodblokowany. Sporo was tutaj i widzę nawet, że macie swoje własne koniki. Dobra, w sumie możemy od razu robić rozpierduchę. O, gościu zaczął się bronić. Wiecie co, przydałyby się takie jakieś umiejętności na... Nie wiem, jak to się nazywa. Mam wrażenie, że Geralt czasami taki bardzo sztywny jest. Tamten chyba... O, już prawie. Dobra. Witam panów. W ogóle ten Quen bardzo ładnie się trzymał i znowu mam broń zniszczoną. Czy jest gdzieś coś, co powoduje, że te bronie się mniej niszczą? Nie pamiętam, że mi się tak wcześniej bronie niszczyły. Dobra, gościu, chowasz to? Chowasz. Któryś używa kuszy? Tak. Gdzie jesteś? Tam jesteś. Serio? Na takiej ilości HP ty jeszcze mi z kuszą wyskakujesz? Dobra, widzę, że nie mogę robić. Nie, w ogóle dobrym mieczem bije? Chyba tak. Trzeba będzie zakląć sobie te miecze. To będziemy robić już totalną siekę. Dobra, już się umiesz bronić. Na tych starczą to tylko i wyłącznie to zostaje. Dobrze. No ja nie wiem, Geralt, czy tak bardzo niedobrze. Dobra, zbieramy kolejne rzeczy. Kurde, te miecze to jest tragedia. Naprawdę się zastanawiam, jest coś, co sprawia, że one się mniej niszczą? Bardzo szybko mi się tępią. Dobra, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Musimy wejść, widzę, do środka raczej. Ale najpierw robimy zbieranko tych dziadostw. Bo potem będzie trzeba handlować przy okazji. Chociaż też jeszcze jest taka sprawa, że trzeba potem znaleźć osobę, wiecie, która to kupi. Piorun, ostrzegam cię, jeśli raz jeszcze wciągniecie tyle fistechu, a wylądujesz w trupiej kniei, jest jak ferajna tego głąba Petra. Wy macie ten fistech sprzedawać, nie zeżreć. Do cholery jasnej, odbiorcy będą dziś. M. No dobra, musimy znaleźć coś tutaj bardziej w środku. Dobra, tutaj są jakieś towarki, możemy sobie zabrać sporo fistechu. Dziennik Pioruna. W dzienniku jest kilka wierszy i abstrakcyjnych rysunków, większość to niezrozumiałe bazgrowy. Zostałem oddelegowany do punktu przerzutowego znowu. Lubię to zajęcie bardziej od innych, bo nie ma tu nic do roboty. Całymi dniami czeka się na odbiorców, a wiadomo, że jak się człowiekowi nudzi i ma pod nosem dobry towar, to coś tam popróbuje. A poza tym czasami znajduje się ktoś, komu nie podoba się nasze zajęcie albo próbuje nas oszukać. Wtedy traktujemy takich jegomościów tak, jak sobie na to zasłużyli. Cóż, zmęczyło mnie to pisanie, dlatego teraz trochę powęszę, a potem sobie popiszę wiersze.
Na marginesie. Zobacz, świat się zamienia, kilka chwil to sens istnienia. Policz, ile piasku przysypał czas, poczuj wreszcie życia ogórkowy smak. Serotonina synapsy rozbija, zadowolenie zwolna sobie mija. Stan euforii bierze w posiadanie twój organizm, jak na zawołanie pech swój kram z twojego życia zwija. Widzę, że końcówka taka troszeczkę nierymująca się. Dobra, przed nami jest ostateczna skrzynka tam dalej, ale ja oczywiście pozbieram wszystko. To się chyba zebrało. No i pięknie, mamy pancerz dalej. Nieprzetłumaczony schemat. Zwróć schematy ofirskiemu kupcowi. A jak my stoimy z tymi rzeczami? Czy ta zbroja jest jakaś lepsza, czy coś? Pancerz zakonników płonącej róży. Co ciekawe, jest lepszy. Rękawice są identyczne. A bronie mam jakieś lepsze? Pewnie byłyby na samej górze. Dobra, to znowu naprawia broń. Tragedia. Schemat. Miecz zakonu płonącej róży. Dobra, czyli ja to znalazłam jako takie schematy, tak jakby. Wiecie co? Weźmiemy sobie płotkę i od razu pobiegniemy do tego gościa na koniku, bo nie chce mi się, szczerze mówiąc, specjalnie lecieć do tej posiadłości Garin, żeby się tepnąć, więc po prostu przejedziemy się. Może odkryjemy coś fajnego po drodze. Przy okazji możemy sobie zregenerować życie. Tam coś żyło w lesie, chyba jakieś arachnomorfy. W sumie nie zależy mi na tym. Powinnam drogą pojechać, bo może byśmy coś odkryli, no ale bez przesady też. Myślę, że na to jeszcze przyjdzie jakiś czas i tak dalej. Zresztą zobaczymy. Jak na razie to się dostańmy tam, gdzie trzeba. W sumie ładnie wygląda ta okolica. Wieś Bronowic. No, tak jak myślałam, już jesteśmy praktycznie na miejscu i tutaj chyba nie mogę szybko biegać? Mogę. W sumie to jest miejsce, gdzie odbywaliśmy tak jakby wyścig chyba, aktualnie. No, płotka, już zmieścisz się tutaj. Tutaj mieliśmy coś nieodkryte. Jezioro Młyńskie. Tu jest jakiś skarb ukryty. Pewnie jakieś mini zadanie poszukiwań. A jak my w ogóle stoimy z czasem? No w sumie moglibyśmy tutaj zajrzeć, wiecie? Ale się nagle burza zrobiła. Potworów widzę, że tutaj raczej nie ma, ale mamy coś tu. Dziennik wizyt duszpasterskich Radomira. Dziennik jest zakrwawiony, zniszczony, z trudem można odczytać ostatnią stronnicę. Z kolejną wizytą poszedłem do wsi Bronowic. Co to wokół jeziorka się wije i cóż tam zastałem? Bezbożników zatwarzających co o dom wiecznego ognia. Nic, a nic nie dbają. Pytam, czemuż to kaplica dechami zabita? Czemuż cmentarzyk zielskim zarośnięty? A oni na to, że duchy i przekleństwo dotknęło uświęconą ziemię. Mówią, że stara sołtysowa od bogactwa oszalała i tamuj. Fragment nieczytelny. Od czasu tamtej tragedii kaplica przeklęta i nikt tam się nie odważa zapuszczać. Nic mi więc nie zostało innego, jak udowodnić tym łbom zakłutym, że bzdury wygadują. Zabrałem im klucz do krypty i idę sam z pochodnią wiecznego ognia w dłoni i sprawdzę, cóż tam się dziwnego dzieje. Przeklęta kaplica. Przeszukaj podziemia kaplicy. No to jest raczej robota w sam raz dla Wiedźmina. O, dzień dobry. O Jezu, już się zapomniałam, jak się z upiorami walczy, nie? Boże, zapomniałam, jakie one są straszne, nie? Trzeba sobie tutaj pounikać trochę. Teraz rzucimy Erden i poczekamy, aż przyjdą.
To powinno pomóc. Dobra, pierwszy upiór padł. Odnowimy sobie może ten Irden. Tragedia. Dobra. Możemy sobie z nich zebrać też jakieś rzeczy. Podejrzewam, że w tej krypcie nic dobrego nie zastaniemy. Przyda się Irden. O, przeklęta matka. Mamy bossa normalnie. To wiecie co? Zrobimy jedną rzecz. Ekwipunek. Zrobimy tak, że weźmiemy sobie olej przeciwko upiorom. Tak to się robi, moi drodzy. Przeciwko upiorom. Dziękuję bardzo serdecznie. Więziliśmy ją tutaj, więc jest raczej ok. Dobra, rozszczepiła się chyba. Nie, nie rozszczepiła się. No wejdź. Ale fajnie działa to Irden, nie? W ogóle chyba nie można ją poza Irden za bardzo zranić. Tak aktualnie się rozszczepiła. No chodź do kręgu, zapraszam cię serdecznie. W międzyczasie może sobie jakiś kłen rzucę. Chodź. I ona się regeneruje chyba poza tym kręgiem. No idziesz do mnie. Dobra, na nią widzę, że młynek tak chyba nie za bardzo działa. Dobra, chyba znowu się rozszczepiła. Albo i nie. No zapraszam cię, koleżanko, bo nie mamy całego dnia. Kurde, już zapomniałam, jakie te walki są w Wiedźminie takie... Te z bossami takie fajne. Nie myślałam, że zadanie z poszukiwaniami to będzie, wiecie, takie zadanie właśnie... Żeby się bić z jakimś upiorem czy coś. Chodź do mnie. No już chyba twój koniec nadszedł. Pięknie. Mam z niej butagę normalnie z północnicy. No i co? I mamy coś do znalezienia. List pożegnalny Ciechosława. Nic mi już nie zostało. Nic, ale żebyście wiedzieli, jakie przekleństwo spotkało moją rodzinę. Wszystko spisuję w tym liście. Ledwo to dziś pamiętam, ale kiedyś byliśmy szczęśliwi. Ja i moja piękna Ornesta. Rok po naszym hucznym weselisku na świat przyszła Ludmiła. Ludzie gadali, że śliczna jak jej matuś. Nie podobało się to Orneście, ale wtedy nie zwracałam na to uwagi. Wkrótce urodziły się Milda i Egle, piękne jak aniołki. Nigdy nie zapomnę wieczora, kiedy Ornesta siedziała przed lustrem i czesała swoje długie kasztanowe włosy. Dziewczynki płakały i zwróciłam jej uwagę, że pewnie są głodne. Żona odfuknęła mnie po raz pierwszy w życiu. Powiedziała, że skoro córki zabierają jej urodę i młodość, to niech się tym nażrą.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że szaleństwo zalęgło się już w głowie mojej ukochanej żony. Każdy objaw podziwu dla urody jej córek tylko podsyca obłęd. Wszystkie trzy dziewczynki rosły szybko i zdrowo. Czas jednak bywa łaskawy dla młodych, ale nie zna miłosierdzia dla starszych. Nie oszczędził Ornesty, której skóra zaczęła tracić jędrność i dawny blask. Pewnej nocy zbudziło mnie światło księżyca, który był w pełni i zalewał świat niepokojącym blaskiem. W izbie nie było nikogo. Wybiegłem z domu i ruszyłem śladami bosych stóp, które prowadziły na cmentarzyk za kaplicą. Serce podeszło mi do gardła. Znalazły mnie wszystkie trzy wokół fontanny. Gdybym nie był ich ojcem, nie rozpoznałbym ich. Miały twarze pocięte i zbezczeszczone. Wokół walało się strzępy skóry, uszu. Kiedy tak znieruchomiałem nad tym miejscem mordu, poczułem, że ktoś mi się przygląda. Nie myliłem się. Ornesta stała na stoliku przy samym drzewie. Na stołku. Szyję oplatał jej sznur, jak jakiś diabelski naszyjnik. Zabrały mi wszystko, co miałem najlepszego, powiedziała i zeskoczyła ze stołka. Umarła moja Ornesta, umarły moje trzy córki. Ja też zaraz do nich dołączę. Zabrałem cały swój majątek. Zgłoszę go w ofierze bogom, może wybaczą mi i mojej ukochanej Orneście. Żegnajcie, Ciechosław. No, to nieźle. Cóż, naprawdę historia dosyć taka do dupy, nie? O, dobra, coś jeszcze tutaj leży? Leży coś jeszcze tutaj, także zgarniemy resztki. Wierzenia Skellige Druidzi, możecie sobie przeczytać, stopując film. No, dobra, i to jest tutaj. Będę musiała się... O, buty księżyca w nowiu znalazłam. Będę musiała się przemedytować, ale zanim to jeszcze dokończymy sobie tego questa, którego zaczęliśmy w ostatnim odcinku. Z dalekiego Ofiru. I to już tylko 130 kroków, także myślę, że pobiegniemy tam. Nie spodziewałam się, że zrobimy jakieś zadanko, ale w sumie fajnie. Geralt, weźmiesz? Dzięki. No i fajnie. I ogarniemy dwie rzeczy. Może nawet wykona dla nas jakiś pancerz ten gościu teraz. Miło znów cię widzieć! Udało mi się odzyskać twoje schematy. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Przywracasz mi wiarę w ludzi, bo teraz widzę, że nawet w tak barbarzyńskiej krainie można polegać na nieznajomych. Drobiazg. Nie ma o czym mówić. Zrobię dla ciebie kopię schematów, ale zajmie mi to cały dzień. Wróć jutro, to dostaniesz swoją nagrodę. W takim razie do zobaczenia jutro. Poczekaj jeden dzień, no to akurat zrobimy meditation. Dobra, zrobimy tak i zaraz jeszcze weźmiemy sobie, przerzucimy te dwie godziny. Albo wiecie co, weźmy tutaj od razu też do rana, żeby zacząć kolejny odcinek nowym dniem. No i sprawdźmy, co ma do powiedzenia nasz przyjaciel, handlarz. Miło znów cię widzieć! Kopie schematów są już gotowe? Gotowe? Proszę, weź je wraz z moją wdzięcznością. Dziękuję. Bywaj w zdrowiu. No i świetnie. Zadanie zakończone. My dostaliśmy sporo schematów. Myślę, że będzie można je przejrzeć w kolejnym odcinku. Zastanawiam się też, co będziemy robić w następnym materiale, ale to chyba jeszcze się zastanowię i zobaczymy to faktycznie w kolejnym materiale. Zobaczymy tylko, ile expa udało się zdobyć za zakończenie tego zadania. Chociaż chyba nie zobaczę pewnie ile. Nie zobaczyłam. Natomiast fajnie, bo zadanie się zakończyło. I teraz tak, mamy zadanie Hulaj dusza i Sezamie otwórz się. Mamy też różę na czerwonym polu, ale myślę, że moglibyśmy też ją zrobić w sumie. Tylko jeszcze pytanie, jak te zbrojki, te schematy nowe tutaj się klarują. Także jeszcze moglibyśmy w sumie zerknąć chyba na
Samouczek postaci książki z rzemiosło. Na koniec odcinka jeszcze możemy, myślę, że zerknąć. Zobaczymy, czy coś jest faktycznie... Buty ludu Olch. O kurde, ale skąd to wzięłam? Nie wiem. Topornika tropiciela, cech wilka, legendarne, mistrzowskie. No brakuje mi składników, mam już zrobione. Ofirskie buty, no niestety są gorsze. Nie, są lepsze. Mogę je zrobić, ale nie mogę ich założyć. Wymagany poziom 91. No dobra, to mamy pierwsze buty. Miecze tutaj nas na razie chyba nie interesują, chociaż mam miecz taki jak na przykład harpia i on jest lepszy, też od 90 poziomu. Tutaj też 91. Tutaj te mistrzowskie. Negocjator, troszeczkę gorszy. Dobra, ale tutaj też miecze raczej nie. Pancerz jeszcze mnie interesował, jakiś lepszy, który tutaj mogę mieć. Tu są te moje mistrzowskie. Napierśnik z Banart. Tu jest ofirska karacena. Też 91 poziom, ale zdecydowanie lepszy. Także myślę, że możemy pokombinować nawet później. Rękawice w takim razie pewnie też będą lepsze. Ofirskie karwasze. Dobra, czyli jak będziemy mieli 91... Ej, moment. Ja już mogę to zrobić, bo ja mam fajną rzecz w ekwipunku, która się nazywa Godzina Wilka. I jeżeli jej użyjemy, to zmniejsza wymagania o 2 poziomy. Czyli moglibyśmy w kolejnym odcinku pobawić się w rzemiosło, zrobić sobie te pancerze, dokupić ewentualnie składniki, których nie mam i użyć Godziny Wilka, żeby to założyć. Także myślę, że coś pomyślę tutaj w czasie tej przerwy między jednym a drugim odcinkiem i zobaczymy. Dobra, już nie przedłużam, bo troszeczkę dłuższy odcinek niż ostatnio, ale to chyba nic złego, zrobiliśmy sporo. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Lecę montować dla Was ten film i w kolejnym coś może pomyślimy z tą zbroją. I zobaczymy, czy może nie zajmiemy się tą różą na czerwonym polu. Trzymajcie się i cześć!